Drogie siostry, drodzy bracia, jaki sens ma to dzisiejsze święto? To jest to pytanie, które można sobie zadać, kiedy je celebrujemy w dzisiejszą niedzielę. Dlatego, że sensem przemienienia Pańskiego wobec uczniów, jak o tym mówi nam Ewangelia, było umocnienie ich na moment próby, czyli jakby taki pedagogiczny wybieg Pana Jezusa, aby wtedy, kiedy On zostanie upokorzony, kiedy zostanie wydany w ręce Żydów, poniżony, ukrzyżowany, zamordowany, żeby oni się nie zgorszyli, żeby mieli świadomość, że to nie koniec, że On jest kimś więcej niż tylko to, co oni są w stanie zobaczyć. I mówiąc szczerze, ten efekt pedagogiczny Jezusa, że go tak nazwę, on się zresztą w większości nie powiódł, dlatego że, jak wszyscy dobrze wiemy, większość uczniów, poza jednym, opuściła Jezusa, zdradziła Jezusa i nic nie pomogło to, że wobec tych trzech wybranych uczniów przemienił się i ukazał im swoją chwałę. My jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż ci uczniowie. Dlatego też trzeba nam poszukać zrozumienia sensu tego święta i mnie wydaje się, że znajdujemy go w tej odwrotnej perspektywie. Dlatego, że my, jak tutaj jesteśmy, prawdopodobnie wszyscy jesteśmy ochrzczeni, chyba że są jacyś katechumeni, otrzymaliśmy już jakąś formację chrześcijańską, i wierzymy w Pana Boga, wierzymy w Jego Syna Jezusa Chrystusa, nie potrzeba nam udowadniania, kim Jezus Chrystus jest. Wierzymy, że jest Synem Bożym. I dlatego wydaje mi się, że warto odbyć taką wędrówkę w odwrotnym kierunku niż uczniowie. To znaczy w Bogu, w Synu Bożym, odkryć Jego człowieczeństwo. Dlatego, że nam będzie to z pożytkiem zobaczyć w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem równym Ojcu, Synem Bożym, Odkupicielem, Jego człowieczeństwo, które dla nas jako Jego braci i siostry, synów i córek Bożych, jest czymś jakby przykładem, jest jakby wzorem. I dlatego zapraszam do takiej refleksji nad tą dzisiejszą Ewangelią i nad tym wydarzeniem. Kim Jezus Chrystus jest, albo co najbardziej charakteryzuje Jego osobę. I w tym właśnie wydarzeniu przemienienia Pańskiego myślę, że tym słowem kluczem, które charakteryzuje Jego osobę, jest termin teologiczny, którego używamy z pochodzenia z języka greckiego, kenoza, czyli uniżenie się, ogołocenie się. Ten, który jest Bogiem, ten, który jest równy swojemu Ojcu, ten, który istnieje od wieków, stał się jednym ze stworzeń. Intelektualnie my jesteśmy przyzwyczajeni do tej prawdy, bo tak zostaliśmy wychowani. Natomiast kiedy nad tym pomyślimy i zechcemy zrozumieć, jaką drogę przebył Syn Boży, stając się tym, który jest z wysoka, jednym z nas, którzy jesteśmy tu z niska, by użyć tej wykładni przestrzennej, to myślę, że mielibyśmy dużą trudność w zrozumieniu tej dysproporcji, jaka istnieje. I to nam ma służyć tylko w jednym konkretnym celu, ponieważ życie Jezusa jest dla nas przykładem, jest dla nas wzorem, jest dla nas jakąś miarą, jak my tutaj na tej ziemi mamy żyć. Dlatego kontemplujemy Jego osobę, dlatego słuchamy Jego słów, czytamy Ewangelię, po to, żeby się w Nim przejrzeć jak w zwierciadle. Oczywiście odkrywamy cały szereg rzeczy, do których jesteśmy jeszcze niezdolni,
ale to nie znaczy, że musimy już być do wszystkiego zdolni. Mamy na to całe życie, nawet jeśli to życie jest już tam w pewnym momencie zaawansowane. Od Niego zaś możemy się uczyć właśnie tego, że On będąc Bogiem stał się jednym z nas. I poprzez tą swoją posługę pokazał nam, jakimi my mamy być. To się wydaje bardzo banalne, ale tak naprawdę wcale takim nie jest. Dlatego, że choćby weźmy pod uwagę aspekt sprawowania władzy. On miał władzę absolutną, jako Bóg. Stając się jednym z nas, zyskał taką samą władzę, jaką posiadamy my, każdy z nas. I pytanie jest teraz takie, jak my używamy tej władzy, jaką mamy? Bo każdy z nas jakąś władzę posiada. Władzę nad samym sobą, ale także władzę nad tymi, z którymi żyjemy. W rodzinie, między przyjaciółmi, czy w pracy, czy gdziekolwiek, jeśli mamy jakąś odpowiedzialność. Czy sprawujemy tę władzę tak jak Chrystus, czy też sprawujemy tę władzę po swojemu? A Chrystus bardzo często określał siebie mianem sługi. Po grecku to słowo znaczy doulos i często w przekładach polskich nie oddaje tej rzeczywistości, która się kryje w tym słowie doulos. Doulos to nie tyle znaczy służący czy sługa, ale to po prostu znaczy niewolnik. Jezus mówi o sobie, że przyszedł nie po to, żeby Jemu służyć, ale On przyszedł po to, żeby służyć. Teraz aspekt władzy, jaką my mamy. W jaki sposób wykonujemy tę władzę? Władzę nad samym sobą, ale zwłaszcza władzę nad innymi. Czy w tym aspekcie naśladujemy Chrystusa? To jest to pytanie, które warto sobie dzisiaj zadać. Jak ja używam tej władzy, jaką mam? Nawet jeśli mam ją niewielką, nad jedną osobą, nad dwiema, nad trzema. Czy ja używam tej władzy po to, żeby służyć, czy może po to, żeby dać wyraz temu, żeby inni wiedzieli, że ja tutaj rządzę? My, chrześcijanie, jesteśmy ze szkoły Chrystusa. To też jest kolejny banał. I powinniśmy, patrząc w Niego, kontemplując Jego osobę, uczyć się od Niego chociażby tego właśnie, jak służyć, a nie jak rządzić. Jeśli już rządzimy, to właśnie w tym aspekcie służby. I chyba każdy z nas może sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest wcale takie oczywiste i takie powszechne. Poza tym warto popatrzeć też na nasze życie pod kątem Jezusa, który jako sługa daje całego siebie. Najpełniej oddał siebie na krzyżu. Nie miał nic więcej do dania. Oddał swoje życie za nas z miłości. Czy my naśladujemy Go właśnie w tym aspekcie, by oddawać swoje życie za innych? Takie jest nasze powołanie chrześcijańskie, nie ma innego. Czy więc naśladujemy Chrystusa w tym jako naszego wzoru, czy też może nasze życie jest podporządkowane tylko nam, naszemu egoizmowi, który jest w jakiś sposób naturalny, jest nam wrodzony. Każdy najpierw myśli o sobie, ale nasze naturalne skłonności możemy pokonywać z pomocą łaski Bożej, w sposób nadprzyrodzony. I tego nas uczy Pan Jezus. I myślę, że warto również pod tym kątem popatrzeć na nasze życie, życie chrześcijańskie. Czy jesteśmy w stanie dawać? Czy jesteśmy nastawieni tylko na to, by brać? Oczywiście to wymaga od nas, to nie jest łatwe. I niełatwo przychodzi mi mówić te słowa, bo sam wiem, że nie jestem w żaden sposób doskonały w tej materii, ale to, że materia jest trudna, nie znaczy, że nie mamy o niej mówić, że nie mamy sobie o tym przypominać. Dlatego, że Jezus pod tym kątem, pod tym jest dla nas wzorem właśnie w tej sprawie. I
i uczy nas właśnie dzięki swojej łasce, dzięki również temu, że spotykamy Go na Eucharystii, pożywamy Jego ciało, pijemy Jego krew, wchłaniamy Go w siebie. Uczy nas tego, że jesteśmy powołani do tego, by nie tylko deklarować się jako chrześcijanie, jako Jego uczniowie i uczennice, ale by tym żyć na co dzień. I to jest wyzwanie trudne, ale nie możemy się od niego uchylać, dlatego że inaczej zaprzeczamy naszym własnym słowom. I myślę, że tu nie trzeba wielkich gestów, dlatego że każdy z nas jest zdolny do tego, by wobec naszych braci i sióstr, których spotykamy codziennie, być szczodrym, być zdolnym do dawania. Tu nie potrzeba nawet wielkich środków ekonomicznych, finansowych, chociaż i te mogą posłużyć komuś, kto ma jakąś potrzebę, ale chociażby czas, który możemy dać komuś. Są ludzie, którzy nie mają możliwości kontaktu, nie tylko chorzy, samotni, ale tacy, którzy nie są interesujący na przykład. Może są smutni. Mamy naturalną skłonność do kontaktowania się, do zauważania ludzi, z którymi jakoś czujemy coś wspólnego, jakąś wspólnotę, a nawet po prostu, nie wiem, uśmiechniętych, radosnych, a od tych smutnych to raczej w naturalny sposób reagujemy tak, że się odwracamy. Możemy pokonywać naszą naturalną skłonność poprzez łaskę, którą nam daje Chrystus i daje nam siebie jako wzór. Możemy dawać swój czas, możemy dawać swoje zdolności. Zdolności, które mamy od Pana Boga, które jakoś rozwinęliśmy lepiej czy bardziej, ale które mogą służyć innym. I do tego jest zdolny każdy, bo każdy ma jakąś zdolność, każdy może coś dać. I to jest właśnie, wydaje mi się, ta droga, do której zachęca nas dzisiaj ta uroczystość, to święto, by zobaczyć w Chrystusie człowieczeństwo, zobaczyć w Nim człowieka i stwierdzić, ja też w jakimś sensie mogę Go naśladować. Ja też mogę siebie dawać. Ja też mogę być sługą, jeśli już boimy się tego niewolnika, może nam się to źle kojarzy. Mogę dawać siebie, bo mogę być dla innych, a nie tylko oczekiwać, że inni będą dla mnie. Myślę, że dobrym zakończeniem będą te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy z ust Jezusa do uczniów, którzy po tym widzeniu byli wystraszeni, może i my jesteśmy wystraszeni, że nagle musimy stać się niewolnikami. Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas. Wstańcie, proszę jeszcze nie wstawać, bo jeszcze liturgia będzie trwała. Nie lękajcie się. Mamy przed sobą poważne zadanie, trudne zadanie, ale z Jego łaską możemy naprawdę powstać z tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie, i ruszyć do przodu bez lęku. On nam w tym będzie towarzyszył.